Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Auto Discover w kolejnym odcinku z łódki? Nie z łódki, z placu IAI Fort Myers. Oczywiście na aukcjach IAI też możecie zakupić łódki. W tym odcinku będę Wam pokazywał bardzo ciekawe samochody. Będą też auta po powodzi, a to dlatego, że jesteśmy w Fort Myers, a Fort Myers to było jedno z epicentrów, gdzie niestety uderzył huragan Ian. Ale jesteśmy na głównym placu, ponieważ wynajęli tutaj dodatkowy plac. Tych aut wszystkich nie mogli pomieścić, więc jestem na głównym placu, na którym znajdują się auta również uszkodzone. Na tym drugim placu jest więcej aut pohuraganowych, ale są też rozbite. Oglądajcie do końca, ponieważ będzie mnóstwo ciekawych samochodów. Chciałem Państwu pokazać Mercedesa 5-3 AMG. Jest to taka odpowiedź na samochody może nie M, ale M Performance, czyli M135i, M140 i M235, 240, tudzież Audi, choćby nawet S3, S5, S7, czyli taki przecionek przed topową wersją. Patrząc na ten samochód, no jakby on niewiele odbiega od wersji 6-3 AMG, jest bardzo ładny z zewnątrz, ma oczywiście cały pakiet AMG. Jest to ciekawe, ponieważ ten samochód pod maską ma silnik sześciocylindrowy. To nie jest nic dziwnego, ponieważ Mercedes miał i ma w ofercie sporo silników sześciocylindrowych. Natomiast zaskakujące może być to, że ten silnik posiada 6 cylindrów, ale ułożonych rzędowo. Mercedes zrobił przeważnie te silniki były widlaste, tak? Tutaj poszli w silnik sześciocylindrowy rzędowy, który od zawsze był domeną BMW. Nawet Audi w swojej ofercie ma silnik w układzie widlastym, a tutaj proszę bardzo, Mercedes nagle z V-ki przechodzi na silnik rzędowy. Ciekawe, czy to chodzi o miejsce, może o wyważenie tego silnika. W każdym razie silnik 3-litrowy ma moc 435 koni i potrafi to auto rozpędzić w 4,6 sekundy do 100 km na godzinę, co jest bardzo dobrym wynikiem. Samochód oczywiście ma napęd na 4 koła. Jest to rocznik 2020. Takie samochody pojawiają się już używane oczywiście na polskim rynku. Ceny w Polsce tych aut krajowych wahają się od 400 do prawie 500 tysięcy, mówimy tutaj używanych. Za nowe auto trzeba będzie wyłożyć 600, 700 albo i więcej tysięcy w zależności od specyfikacji, więc jest to cena tak naprawdę bardzo zbliżona do 6-3 AMG, aczkolwiek na pewno tu mamy samochód, który no bądź co bądź będzie oszczędniejszy. No nie wiem, czy ktoś wydając taką kwotę pieniędzy będzie na to patrzył, ale na pewno tutaj będzie można zaoszczędzić na spalaniu. Takie auto w Stanach można zakupić od 40 do 50 tysięcy dolarów, co daje nam w przybliżeniu kwotę od 200 do 250 tysięcy złotych. Do tego trzeba dodać akcyzę i naprawę. Jeżeli szukać takiego auta, no to wiadomo, że za te pod 50 tysięcy pewnie tak ten egzemplarz będzie gdzieś licytowany, ponieważ ma bardzo, bardzo małe uszkodzenia i jakby jego naprawa nie będzie znaczna. No wiadomo, że ten słupek tu wymaga wymiany i to może nie jest sam błotnik, żebyście tu wszyscy nie mówili, że ja mówię, że to jest tylko wymiana błotnika, ale na pewno to nie jest duża naprawa, która pochłonie wiele, wiele środków finansowych, czyli nie pochłonie to multum pieniędzy, bo te części po prostu będą dość tanie, tak? Mam na myśli błotnik, tutaj kupicie sobie Vaso, tak zwane poszycie, czyli pewnie będzie szło kupić używane tak zwaną ćwiartkę i bez problemu to będzie się dało naprawić. No chyba, że ktoś chce, to takie poszycie też będzie można kupić Vaso. Co mamy w środku? Wentylowane, grzane fotele, oczywiście wszystko regulowane elektrycznie, piękna czerwona skóra, mi się bardzo podoba. Napiszcie w sekcji komentarzu, czy Wam też się taka skóra podoba i czy byście taką zamówili. Mamy oczywiście też head-upa, mamy trzymanie pasa ruchu, asystenta parkowania, to wszystko złożone razem z dwoma tymi ekranami, którymi się szczyci Mercedes pod takim daszkiem. Ten daszek też jest obszyty skórą, więc to bardzo fajnie wygląda. Mnie osobiście do gustu najbardziej przypadają te nawiewy. Są takie minimalistyczne, są cztery, łatwo się otwiera, zamyka, jest takie, nie wiem, czy słyszycie, przyjemne kliknięcie. Największy, o, mamy też kluczyki, żeby nie było, że to jest zwykły Mercedes, to mamy tutaj logo otwartych Bach. Cały ten tunel środkowy jest bardzo, bardzo, bardzo taki podniesiony do góry i tak naprawdę tego podłokietnika to zostaje tu
można powiedzieć, całe nic i wszystko, co od podłokietnika idzie w górę, to tu nawet nie podłokietnik, ale to jest podręcznik. Podręcznik to w szkole jest, nie? Podparcie całej tutaj tej ręki, podręcznik, gdyż ja przy swoim wzroście ledwo skorzystam z podłokietnika, mam na myśli tutaj łokcie, a co dopiero, że tak powiem, ktoś niższy, nie? Mimo ustawienia fotela, no ktoś tu wysoki siedział, bo jest jakby ustawiony, można powiedzieć, że pode mnie. Fajna ta dźwignia zmiany biegów z logiem Afalter Bach. Mamy oczywiście książki. Jeszcze tu jest z jakiegoś materiału skóry podobnego. W większości aut już w BMW teraz robią materiałowe etui. Chodzi tu po prostu o ekologię. Z tyłu ktoś, widzicie, wrzucił dywaniki. Jest to ewidentnie four-door, jest to czteroosobowy samochód, ale na pewno bardziej praktyczny od AMG GT, ale niestety z tym trzydrzwiowym AMG GT nie do końca ma wiele wspólnego. Samochód z 2020 roku modelowo ma trochę mniejszy przebieg od Mercedesa, ponieważ ma 17 tysięcy mil, aczkolwiek bardzo, bardzo moim zdaniem porównywalne auto. Uszkodzenia też bym powiedział, że są bardzo podobne. Mamy tutaj uszkodzony błotnik, drzwi, pewnie poszliście pod błotnikiem również, będzie wymagać wymiany. No tutaj te drzwi gorzej się otwierają, więc zostały przesunięte. Tylne drzwi również delikatnie się gorzej otwierają, więc tutaj pewnie coś poprzesuwało, wymagałoby to wprawnego sprawdzenia przez blacharza, oczywiście zamontowania samochodu na płycie pomiarowej. Zobaczmy, czy ten samochód pali, ponieważ tutaj prądy mamy. Stracił ciśnienie w oponach. Chce mi tu schłodzić trochę. No jak widać, tu jest to wszystko dotykowe, to jest taka haptyka. Czyli dotykasz, ale masz wrażenie, że jakbyś dotykał przycisku, a nie ekranu. Jest. Jest kamerka, do tego działa. Dobra, jest run and drive, sprawdzony, verified by AutoDiscover. Ciekawe jest to, że w niektórych tych autach można znaleźć również Windows stickery i zobaczyć, ile kosztowały jako nowe. Mercedes wychodzi ponad 100, Audi w tym wypadku jest trochę tańsze i takie też ma to przełożenie w Polsce, te auta są po prostu tańsze. Mamy tutaj fajny kolor Daytona Grey, Arras Red Interior jest wliczone, Prestige Package, tak? Czyli mamy Matrixy, mamy Head-Up Display, tak samo jak i tam, mamy Power Soft Closed Doors, czyli domykanie drzwi, ale te drzwi moje po lewej się w ogóle nie domykają, a co dopiero lekko. Mamy pakiet sportowy, dynamiczny, tylną skrętną oś, sportowy wydech, chociaż jakoś nie udało się tego usłyszeć po odpaleniu, być może przełącznikiem sport tutaj będzie go bardziej słychać. Adaptacyjne zawieszenie sportowe dopłacone $350, więc opcja auta bardzo fajna, tym bardziej, że mam jeszcze Premium Air Quality Fragrance and Ionizer. Fajne, ja lubię znajdować Windows stickery, ponieważ uważam, że w każdym aucie właściciel po zakupie powinien takiego stickera wrzucić. Tu już nie ma etui, są te książki wrzucone luzem, ale wszystko zostawiamy jak było. Nie będę was już męczył o podłokietniku kolejny raz, ponieważ no, jak pisaliście w komentarzach, mam już nie wspominać, więc nie wspominam o tym, że on się reguluje we wszystkich płaszczyznach i fajnie by było, żeby inne marki też to zrobiły. Tworzę sobie drzwi, ponieważ Floryda, tu się robić ciepło momentalnie. Mamy tu deskę obszytą skórą i ta skóra jest bardzo fajnej jakości, jest to nappa. Drewniane wykończenie, jak to przystało w Ameryce, ale to drewno jest ciemne i nie jakoś się nie gryzie. Moim zdaniem trochę się gryzie z tą tapicerką, która nie jest czerwona. Ona jest, jakby Grzesiu Lipski powiedział, jest burgundowa i zapewne taka jest, bo on może więcej kolorów rozróżnia niż ja. Natomiast mamy tutaj zupełnie inaczej. Tam jest ten tunel środkowy, jest wysoki, jest tam tych przycisków trochę więcej niż tutaj. Tutaj mamy dwa ekrany, tam też, no mamy trzy ekrany, bo mamy jeszcze wyświetlacz. Nie wiem, tutaj taki bardziej estetyczne to wnętrze. Mnie osobiście wnętrze Mercedesa bardziej przypadło do gustu. Zapalmy tu, bo jak jest niezapalony, to w ogóle mało co tutaj widać. O, teraz coś się pojawiło i zaczyna to wyglądać ciekawiej. Ale dalej według mnie wnętrze Mercedesa jest po prostu ładniejsze, ale piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, który wam się podoba, ponieważ
Dla każdego coś miłego. Chcesz kupić S7, masz S7, mało uszkodzone. Chcesz kupić Fordora mało uszkodzonego, też takiego możesz kupić. Mamy na naszym profilu Odwiedzaj Nas. Na naszym profilu mamy dodatkowe zdjęcia tych samochodów dla naszych klientów. Będziemy rozsyłać te zdjęcia, które na, oczywiście na ich prośbę, te zdjęcia aut, które robiliśmy. Możemy też Wam wykonać takową inspekcję. Jeżeli macie tylko ochotę, to piszcie do nas, dzwońcie. Numer, wszystkie namiary na nas macie w opisie. Macan 2.0 Turbo 2020 rok. Przebiegu nie odczytamy, ponieważ przebieg deska nie uruchamia się. Kluczyka się nawet nie da wyjąć. Natomiast Macan z 2020 roku, bardzo pięknym kolorze, to jest chyba Miami Blue. Dużo sobie klientów zamawiało zazwyczaj Boxstery czy Caymany, bo to takie bardziej sportowe samochody. No ten jest najmniej sportowy, bym powiedział, ze wszystkich Porsche. No chyba że w odmianie Turbo, no to wtedy mamy jakieś, jakieś fajne emocje. Natomiast co w takim przypadku? W takim przypadku możemy sobie pobrać raport Carfax i sprawdzić po prostu po kolei, jak ten samochód był serwisowany i zobaczyć ostatni przebieg, jaki był wpisany. Uszkodzenia, to jak widzicie, samochód wygląda źle. Trzeba sobie to powiedzieć, że na zdjęciach wygląda to źle. Natomiast na żywo wygląda to całkiem spoko. Tutaj wypadła przednia półośka. Natomiast poddało się zawieszenie. Ja często mówiłem i będę to powtarzał, że takie uszkodzenia nie są najgorsze. O, tu jakaś wiązka. Ponieważ uszkodzenia tego typu, jak zerwie wahacz, to jest całkiem ok, dużo lepiej niż jakby to koło tutaj uderzyło. Tutaj minimalnie narobiło szkód, ale to jest wszystko do ogarnięcia bez jakby wymiany elementów. Tak, no przynajmniej tutaj może kawałka gdzieś brakuje, ale nie trzeba będzie całego tutaj elementu. Tutaj jest dużo zgrzewów, dużo mas kładzionych, więc tutaj mnóstwo elementów by trzeba było rozgrzewać, rozwiercać, żeby to wszystko wymienić. A przy takiej prostszej naprawie, jak jest tylko mały kawałek elementu do wymiany, bądź nadaje się do wyklepania, to jest to dużo, dużo, dużo prościej i przyjemniej się taką naprawę robi i nie ma ryzyka, że karoseria, bo uderzenie tutaj, bądź to w podłużnicę, podłużnica akurat jest takim elementem, że się podda, ale uderzenie tutaj może mieć przełożenie na to, że gdzieś lekko ta konstrukcja samochodu się podda i będzie delikatnie skrzywiona. Tutaj podłużnica wygląda naprawdę dobrze. Żeby to stwierdzić, czy ona jest całkowicie prosta, to na pewno będzie trzeba samochód dać na płytę pomiarową, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że wygląda to całkiem dobrze. Końcówka podłużnicy też będzie wymagała wymiany, oczywiście takie elementy poszyciowe jak maska, błotnik, drzwi o dziwo. Wydaje mi się, że dzisiaj drzwi się bez problemu otwierają, zamykają, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Wystrzeliła pirotechnika, więc to też będzie trzeba wymagało wymiany, tak? I tutaj jest rzesza zwolenników, ale przeciwników regeneracji. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, aczkolwiek ja Wam mogę powiedzieć, że czasem klienci decydują się na regenerowane kurtyny. Nie chcę tu robić żadnej kryptoreklamy ani nikomu zachęcać, ponieważ najlepiej zawsze kupić nową pirotechnikę i tak zaleca producent. Przynajmniej poduszkę kierowcy to ja bym na pewno kupował nową, bądź wsadzał z demontażu, ale odpowiednią, z odpowiednim numerze i jak najbardziej, że tak powiem, jak najnowszą. Mieliśmy taki przypadek, że już kilka aut naszych po naprawie się rozbiło, no i nigdy absolutnie, nawet jeżeli elementy były regenerowane, nie było żadnego problemu i mam nadzieję, że tak będzie do końca, a nikomu nie życzymy, żeby te samochody po naprawie im się jeszcze raz uszkadzały. Mamy tutaj dwulitrowy turbodoładowany silnik z napędem, oczywiście na 4 koła. Jest to silnik, który ma ponad 250 koni mocy, więc takie auto jakby na co dzień, no nie będzie to jakiś demon prędkości, ale powiedzmy po bułki do sklepu w zupełności wystarczy. I co jest fajne? Fajne jest to, że tu jest jeszcze ten stary design Porsche. Mimo że to auto jest po liftingu i ten tył jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, ten ekran już ma odpowiednią wielkość, to mamy pozostało, już nie ma tu może 100 czy ponad 100 przycisków, ale jest dalej dużo, dużo fajnych elementów. Są przyciski funkcyjne, są fizyczne przyciski, które ja naprawdę bardzo lubię. Może nie w takiej ilości jak Porsche to wcześniej miało, ale to jest bardzo fajna rzecz. Etui na książki jest, oczywiście skórzane. O, miotełka. Co może świadczyć o tym, że właściciel był pedantem i dbał o czystość. Proszę bardzo, czyli sobie na przykład tak, o, tu przecierał kurze, albo tam przecierał kurze.
ale zanim ten samochód pewnie został rozbity. Miotełka zostaje na pamiątkę dla nowego nabywcy. Tutaj jeszcze o, jakąś mamy korespondencję z Porsche. Pewnie jakaś akcja techniczna. No niestety właściciel się nie doczekał. Nie doczekał się wizyty. Pewnie w serwisie, ale takie akcje techniczne zazwyczaj można wykonać również w salonach autoryzowanych. Tudzież na przykład, jeżeli sprowadzi się Dodge'a ze Stanów, to spokojnie wszystkie akcje techniczne na Dodge'a przeprowadzicie. Spróbujemy, czy maska się otwiera, aczkolwiek to jest bardzo wątpliwy temat. No, rozwiałem już wszelkie wątpliwości, maski nie podniesiemy. Intercooler, chłodnice, więc w sumie nawet dobrze, że ten samochód nie odpala, bo można by narobić większej, ale to większej bidy. Natomiast będzie tu trochę elementów potrzebnych, mamy tu jeszcze belkę uszkodzoną. Ale piszecie, że to jest złom ze Stanów, że my sprowadzamy złom. Nie! Zobaczcie, jakie auta jeżdżą po polskich drogach. Wolelibyście takie Porsche, które będzie po naprawie, której oczywiście wymaga, ale uważam, że tą naprawę należy się takiemu autu, tak? Szkoda takie auto złomować, no zobaczcie. Tak, co mamy go rozebrać na części? Bez sensu. To auto wymaga troski w takiej ładnej specyfikacji. Szkoda, żeby nie trafił ponownie na drogi, czy to amerykańskie, polskie, czy jakiekolwiek inne. Samochód Zagadka, jak znacie pana Zagadkę z Batmana, to mniej więcej to jest tego typu Zagadka. Wsiądę może do środka, bo strasznie wieje, już jest, zrobiło się gorąco, ale zobaczcie, jak to wygląda. Na szczęście fotele są czyste. Co to jest za auto? Wygląda na całe, a w gruncie rzeczy cała to jest tylko karoseria. Samochód jest opisany jako pokradzieżowy, czyli najpierw go ktoś ukradł, potem ma wpisany storm damage, czyli że albo, nie wiem, albo go została burza, albo był otwarty, albo nie wiem, albo go po prostu zalało. Ewidentnie nie wygląda to, żeby był cały zalany, aczkolwiek dziwne jest to, bo pod maską są jakieś, kurde, zalążki życia i mamy też gałęzie, tak? Aczkolwiek nie widać tu za... Jak sobie popatrzycie na te auta tak mocno zalane jakąś brudną wodą, to tu na zegarach jest często syf. Zostaje on później w tych bocznych kieszeniach, w schowku. Mnóstwo, a w schowku tu są tylko resztki zioła, pewnie tego złodzieja, więc mnóstwo takich śladów zostaje, aczkolwiek żeby tu jakoś było mega czysto w środku, to nie mogę powiedzieć. Fajne auto, aczkolwiek bardzo duża zagadka, ja sam nie wiem, co tu może nie grać, albo co może grać raczej, bo to będzie właściwsze słowo. Tutaj nam już wychodzi powoli jakaś tam pleśń, więc nawet tam nogą nie będę dotykał. Coś tu, zerwany jest moduł z lusterka. Ewidentnie szyba jest rozbita, ja nie wiem, czy to jakieś wyłudzenie, czy faktycznie był ukradziony, ale faktycznie nie ma numeru VIN, więc nie ma tu jakby co podejrzewać jakiegoś wyłudzenia, raczej samochód kradziony był. Szkoda, bo to naprawdę bardzo fajne auto, ale to auto myślę, że o, tutaj już skóra odchodzi, więc tu gdzieś wilgoć musiała być. Także samochód dla ludzi, którzy lubią grać w ruletkę z zamkniętymi oczami, nawet nie patrząc na jakiekolwiek konsekwencje, czy to, czy wygrają, czy przegrają. Ja takie auta bym raczej nie licytował i serdecznie bym klientów od takich aut odmawiał, ponieważ no ciężko jest zweryfikować stan takiego auta. Nawet jak ja zrobię inspekcję, to tutaj tak, kluczyka nie ma, prądów nie wiadomo, czy będą, z winem kolejne problemy, następny nie wiadomo, jak zalany i jak dużo zalany. Po trzecie, nie wiadomo, czy w ogóle silnik będzie kręcił, czy elektronika jest cała, a nawet jak jest wszystko ok, to musicie wiedzieć, że w takich autach też jest duże ryzyko, bo kupiliśmy kilka aut pokradzieżowych i w co którymś z nich, nie mówię, że w każdym, ale co którymś z nich okazuje się, że zginął jakiś moduł, albo nie wiem, albo jakieś pojedyncze elementy i czasami doprowadzenie takiego auta nie będzie wymagało ingerencji blacharza, a bardziej ingerencji elektronika i to dość takiego ogarniętego. Przy najnowszym modelu Durango mieliśmy lekkie przeciągnięcia czasowe, ponieważ no tam elektronika w tych 2020+ to jest zupełnie już inna inszość niż w tych. Oleju to w silniku chyba raczej nie ma. Patrzcie, takie detale, choćby nawet SRT Street Racing Technology. Ta maska jest przepiękna. Tutaj jest taki Lane Premium. Mamy Corvette, ktoś może powiedzieć, że jest mało premium, ale podnosi jej wartość Bentayga, która stoi z tyłu w przepięknym takim, nie wiem, szaro,
szaro, jaki to? Nie wiem, szary? Moim zdaniem szary. To nie jest ten Destroyer Grey. Jasny, szary, połączony lekko bym powiedział z takim beżowym, brązowym. No przepiękny kolor, wielowarstwowy. Obok, proszę bardzo, Rolls Royce. Takie auta wszystkie tutaj są oczywiście w stanie zalanym. Jedne bardziej, drugie mniej. No temu, ten akurat, jak widać, przynajmniej do połowy deski był zalany. Odbudowanie takiego auta, pewnie jest to jakieś wyzwanie. Mam na myśli tutaj takie starsze auta, jak ten Rolls Royce, ale jakby uważam, że one są tego warte. Warto spróbować takie auto odbudować. Tutaj nie ma jeszcze na tyle elektroniki, bo taką Bentaygę zalaną w ten sam sposób, to już powiem szczerze, byłby nie lada problem i wyczyn to po prostu odbudować. Aczkolwiek ona mogła być trochę mniej zalana, ponieważ jest wyższa, nie? A wyższe samochody to jednak często gęsto są troszkę mniej zalane, ale nie brakuje ludzi, którzy zajmują się odbudowami. Przyjechałem tutaj po to, żeby wam pokazać tego oto McLarena. McLaren 720 z silnikiem V8 turbo doładowanym. W internecie krążyły zdjęcia takiego, nie tego konkretnie, ale McLarena P1, który został doszczętnie zalany, po prostu aż wypłynął z garażu jednego z właścicieli. Tych aut było tylko 375 sztuk i sprzedał się za kwotę prawie 500 tysięcy dolarów. To jest naprawdę bardzo ogromna kwota. Samochód warty ponad $1 milion. Tutaj mamy, można powiedzieć, bardziej pospolitego McLarena. Niestety nie otworzymy go, klamki są tutaj. Ale zobaczcie, z zewnątrz wydaje się całkiem fajny, sensowny, sprawny samochód, tak? Na pewno takie auto znajdzie swojego nabywcę. Czy to będzie ktoś chciał go odbudować, czy bardziej będzie chciał, że tak powiem, wykorzystać z niego części do odbudowy innego auta. Tutaj opcji może być wiele. Jest zaryglowany, nie pokażę wam środka, ale jak widzicie, tutaj te kawałki dachu są wyjmowane, więc możemy mieć tak zwane prawie cabrio, taką targę. Jak widać, woda dość wysoko była, no w lampie została jeszcze wilgoć, ale temat parujących lamp to jest, kurwecie, więcej pary jest w lampach. Jak widzicie, nie tylko autami, ale pewnie kolorami też układają tutaj piękna żółta korweta. Tam dalej jest Viper. Tutaj Lane, dwa BMW koło siebie, w zasadzie trzy. X5, X3 i kolejne X5. Chociaż to X5 wygląda prawie jak tamto X3 bez M pakietu. Proszę bardzo, Viper SRT10 przykryty pod kocem. Ciężko będzie tutaj, żeby nie naruszyć tej konstrukcji, którą pieczołowicie tutaj na aukcji pracownicy zabezpieczyli. O, tutaj jest kawałek rozerwany, więc pokażę wam. Macie ochotę na Cheetosa? Grzesiu, chcesz Cheetosa? Grzesiu? G63 MG, gruba fura, ulubiona fura w Emiratach Arabskich, wszelkich szejków, wszelkich bogatych ludzi, emirów. Ale raczej oni wolą mniej zalane, albo w ogóle zalane. A tutaj perełka, proszę bardzo. Po to też przyjechałem, chciałem wam pokazać samochód z zupełnie innej ery. Ford to jest, będzie jedna z generacji prawdopodobnie Forda T. Jest napisane jako Other, aż tak nie znam się na tych starych samochodach. Wygląda on jak Ford T, albo przynajmniej jego protoplastą na pewno jest Ford T. Jest to jeden z pierwszych seryjnie produkowanych samochodów amerykańskich. Henry Ford był wielkim człowiekiem, pozwalał, jak widać, to może nie był T, bo jest w innym kolorze, chociaż już może być przelakierowany. Proszę bardzo, klamka, o kurczę, tu nieźle go podlało. Ale tu na pewno żadnych sterowników wymieniać nie trzeba będzie. Kanapa z tyłu, proszę bardzo, jeszcze flakonik był. Nawet i dwa z kwiatkami. Piękny kawał starej motoryzacji. Coś pięknego. Powiem szczerze, że chciałbym się kiedyś takim autem przejechać. Ja wiem, że to może nie będzie... O, korbot. Aha, ale patrzcie, szyby elektryczne działają, nie? Tu się nie ma co popsuć, nie? Zamek. Ewentualnie może go gdzie niegdzie połapać rdza i to będzie problem, ale jak go ktoś teraz weźmie, przeczyści, wypiaskuje, odnowi, to będzie kawał pięknego samochodu, który będzie się nadawał, nawet bym powiedział, no będzie to eksponat, jakby nie było muzealny kiedyś. Już są w niektórych muzeach takie auto. Coś pięknego. Jakby go nie zalało, to by pewnie jeszcze pojechał, nie? Przypomina mi się to,
jak oglądałem w muzeum tutaj w Waszyngtonie pierwszy samolot wykonany przez braci Wright, a później na muzeum Kennedy'ego na Cape Canaveral oglądałem prom kosmiczny, którym latali Amerykanie jakieś niecałe 100 lat później. Po prostu to jest niewiarygodne, jak ten postęp technologiczny poszedł w ciągu ostatnich powiedzmy kilkudziesięciu lat, a to wszystko dzieje się na naszych oczach. Piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się, czy chcielibyście może takie bardziej nowożytne, podmyte Ferrari, czy może bardziej starodawnego, ale dalej ekstrawaganckiego, pięknego Forda T.